Cześć, tu Rudy, witam Was w weekendzie z Eską. Jesteśmy we Wrocławiu, znajdujemy się na zlocie food trucków, który nazywa się Jemy na Stadionie, bo dokładnie za Wami tam jest Stadion Miejski we Wrocławiu. I tu właśnie, w tym miejscu przyjechało kilkadziesiąt, niektórzy mówią 70, niektórzy 80 food trucków z absolutnie wszystkim. A że jest piękny, wiosenny już okres, więc można spokojnie jeść, spędzać czas ze znajomymi. Dzisiaj właśnie razem z Wami, ja w weekendzie z Eską, zamierzam ten czas spędzić na food truckach. Chciałbym, żebyście poznali trochę ludzi, którzy odpowiedzialni są za food trucki, żebyście mogli zobaczyć, co się robi, a ja przy okazji spróbuję coś pogotować, albo przynajmniej będę patrzył. Jedziemy! Jesteśmy we Wrocławiu na zlocie food trucków przez cały czas. Ja testuję różne rzeczy. Jestem teraz przy Hultaju, czyli przy food trucku specjalizującym się w tajskim pad thaiu. Jak wiadomo, pad thai to typowa tajska potrawa, no ale jak widać w Polsce też daje radę. Idę zobaczyć, o co w tym chodzi, jak bardzo to jest tajskie albo nie. Jestem tu w środku, jest ze mną mistrz DJ na dekach, Wojtas. Siemasz, Wojtas. Siema. Wojtek jest tutaj głównym dowodzącym, głównym operującym, głównym gotującym, mózg operacji. Tak jest, mam właśnie do wydania pad thaia, nasz klasyk Hultaja i oczywiście go robię. Powiedz mi, jaki jest proces tego pad thaia, od czego musisz zacząć? Muszę najpierw rozgrać woka. To jest tradycyjny tajski wok. Tak, tajski wok, no azjatycki można powiedzieć. Dobra. Na to idzie mięso. To już jest ten składnik, którego ja nie akceptuję. Co to jest za mięso, Wojtas? Jest to filet z kurczaka. Dobrze. Czy to był piękny, zdrowy kurczak, uśmiechnięty i szczęśliwy? Oczywiście. Bardzo tak dobrze. Ja. Z czym jest ten pad thai, którego robisz? Z mięsem to już wiem. Jest z kurczakiem, są warzywa, są kiełki fasoli, mąk i przede wszystkim jest makaron. Makaron ryżowy, grubości 3 mm. Mierzysz to? Nie. Wierzysz mierzone, no dobra. Jesteśmy na etapie, co dorzucić, jest już ten makaron, to już końcówa. Tak, już jest cebula, już jest marchewka, jest makaron, zaraz dodaję właśnie nasz tajny sos. Jest to sos tamaryndowy. To jest tajny sos. Tak, jest to sos tamaryndowy. Okej. Czy to jest prawda, Wojtek mi zaprzeczył? Na sosie rybnym, czyli jest dużo w nim umami. Okej, fu, sos rybny nie, no dobra. To jest fu, ale zmienia swoją postać podczas obróbki termicznej, czyli gotowania. Strasznie to skomplikowane, nie uważałem na chemii. Ostatnie pytanie. Czy to prawda, że wszyscy właściciele food trucków są nienormalni? Tak, dziękuję bardzo. Wojta skończy. Trzeba być trochę wariatem, żeby móc to otworzyć i działać kilkanaście lat. Ja jego. Więc kolejny nienormalny. Pad thai gotowy, jest ostatnie kapnięcie sosu. Czy to jest grande finale? Mogę sobie iść. Jeśli chodzi o łok, to grande finale. Już jest. Dobra. Wyłączyłem łoka, jest. To trwało do... Rozmawiając o trochę dłużej, ale tak to trwa do 5 minut, 5-6 minut, gotowy, usmażony jest. Można? Można. Jedziemy dalej zwiedzać food trucki. A wy oglądacie dalej Weekend z Eską. Cały czas jesteśmy na festiwalu food trucku we Wrocławiu. Znalazłem się teraz w specjalnej sekcji słodkości. Ze mną chłopaki ze Sweet Gangu, tak to się nazywa. Skąd się wzięła nazwa Sweet Gang w ogóle? Proszę bardzo, to jest Maciek, który jest winowajcą głównym. To jest Adam obok. Adam jest biednym wyrobnikiem, który mówi, że przykutego tu łańcuchem i musi być. Ale Maciek, dlaczego słodycze? Dlatego, że mało tego jest na rynku i dlatego, że te słodycze są nasze przepyszne. Możecie sobie spróbować za chwilę. Dlatego słodycze, no. Burgerów, frytek i różnego rodzaju mięsnych takich rzeczy jest dużo, a słodyczy jest mało, no. Słuchaj, podrywałeś dużo dziewczyn na słodycze, zabrałeś ich, zabierałeś je do kawiarni, na pączki, coś, że to ci wyszło na starość, czy po prostu taka myśl? Taka myśl, po prostu taka myśl, nie? Adam, kto kupuje słodycze najczęściej? Jest tak, że faceci kupują dziewczynom, dziewczyny chcą, czy to się dzieciom kupuje? Jaki to jest słodyczowy target? Najczęściej to przychodzą rodzice z dziećmi właśnie, które chcą, po prostu chcą te pączki spróbować, zakosztować, ale też przychodzą dziewczyny, które po prostu potrzebują nieco słodyczy w życiu. Kupując rzeczy, zazwyczaj ludzie próbują negocjować. Jak zaczynasz w podstawówce, na stołówce, to mówisz, że pani więcej sosu, pani więcej tego. Czy jest tak, że często ktoś ci mówi, pan więcej sypnie tych tam kolorowych? Zazwyczaj mówią, że mniej tego, mniej tego. Naprawdę? Tak. Dziwni ludzie. No dobra, Maćku, co w takim razie skłania się do tego, żeby pracować w busie, w zasadzie w nim mieszkać i jeździć po całym świecie? Czy to jest tak, że brakuje ci którejś klepki, czy po prostu jesteś zwyczajnym szaleńcem? Wiesz co, fajnie jest, jakbyś postał chwilę z nami tutaj, to byś się tak ubawił po pachy, że sobie nawet nie wyobrażasz. A mili są dla was ludzie tu? Pomóż Adama spytam, bo Adam jest wydającym.
Tak, ludzie są bardzo mili i my też to odwzajemniamy, robiąc im takie sowite porcje, których później nie mogą dojeść i każą nam sobie pakować. Ale też no, czekamy, aż ludzie zaczną nas zauważać, bo nie podchodzimy do nich jak takich typowych klientów, że dzień dobry, proszę bardzo, smacznego, tylko na luzie typowym, siema, co tam, smakuwa, wracajcie do nas, zalajkujcie na fejsie, na takim typowym luzie. I ludzie to lubią. Nagadaliśmy się o słodyczach, czas by te słodycze po pierwsze zobaczyć, a po drugie skosztować. Maćku, czy mogę cię prosić o takie twoje pierwsze sztandarowe, flagowe danie słodkie? Już wam robię. Cały czas oglądacie Weekend z Eską i wciąż jesteśmy we Wrocławiu na festiwalu food trucków. Teraz znajdujemy się w food trucku makaroniarzy, chyba, ile dobrze mówię, tak? Ja wiem, że się nazywa ponica, ale to jest chyba typowo włoska kuchnia. Tak, jak najbardziej sycylijska. Serwujemy tutaj ravioli w różnej postaci, z różnymi nadzieniami, także w chwili obecnej będziemy wydawać tutaj z ricottą i szpinakiem, także na masełku szałwiowym, z rukolą, roszponką. Jezu, no dobrze, ale dziwne podobno w was jest to, że tutaj przyjeżdżają i na zloty pojawiają się ludzie, którzy mają food trucki, którzy wybrali takie życie food truckowe. Wy podobno jesteście zboczeni dużo bardziej niż na food truckowaniu na jedzenie, jakoś dziwnie. Tak, dokładnie. Słuchajcie, teraz jest taki trend, wszyscy nastawiają się na świeże, dobre jedzenie, ograniczają tłuszcz, więc myśmy też przygotowali się właśnie w tym kierunku. Serwujemy potrawy gotowane, także nie używamy tłuszczu ani niczego, świeże zioła, tak jak widzicie, świeże dodatki, wszystko z połączeniem z serem, także no, słuchajcie, na taką pogodę idealnie, lekko, zdrowo. Durum, al dente i ricotta, to są trzy włoskie słowa, których się nauczyłem bardzo dobrze. Czy to jest, z jednej strony, ty twierdzisz, że to jest zdrowe, ale z drugiej strony jest masa mąki. Co z glutenem w takim razie? Przecież ludzie są tak uczuleni na gluten w dzisiejszych czasach. Gluten, seks i rock'n'roll, ja bym powiedział to w ten sposób. Ja bym tego lepiej nie podsumował. Dobrze, chłopaki, czy ja bym coś dobrego mógł u was zjeść? O, co? To jest ravioli, poczekaj, jeszcze gdybyś mógł powiedzieć, to jest ravioli z czym? Ravioli szpinakowe z ricotto i szpinakiem na maśle szałwiowym z parmigiano-reggiano, rukolą i tutaj pomidorkiem koktajlowym. Niewiele zrozumiałem, słuchajcie, z tego. Ja będę tutaj teraz patrzył, o co z tym chodzi z Włochem, a później zjem włoskie jedzenie, jak się mówi, do widzenia po włosku. Świetnie, zostańcie dalej z Weekendem z Eską. O, pięknie. Dzięki wielkie. To wyglądacie dalej Weekend z Eską, a ja sobie tutaj na spokojnie zjem. Wygląda na to, że zjem z wami. Ale to pyszne. Żałujcie, że was tu nie ma. Ale możecie dalej oglądać Weekend z Eską. Też będzie dalej coś o jedzeniu. Cały czas oglądacie Weekend z Eską. Jesteśmy tu we Wrocławiu na zlocie food trucków, a ze mną jest Paulina, o której w zasadzie wieść niesie się po wszystkich food truckach, bo Paulina zajmuje się zawodowo robieniem burgerów, dobrze mówię? Tak. Ale Paulina nie je mięsa. Nie jem mięsa, ale robię burgery. To jak można ci wierzyć, że one są w jakikolwiek sposób dobre? Doświadczenie i klienci chwalą, więc myślę, że są dobre. Ale można uznać, że jako taka dziwna postać, czyli ta, która mięsa nie tyka, robisz to na czuja czy z pamięci? Na czuja, czyli ręką sprawdzam mięso, czy jest wystarczająco wysmażone, bądź średnie, jak kto lubi. No i myślę, że z szacunku do tego mięsa również nie chcę go spierniczyć. I twoja ręka jest twoim nosem i językiem w tym czasie? Tak. Czy masz specjalnie szkoloną rękę? Chodziłaś na jakieś specjalne zajęcia z dotykania zwierząt? Z dotykania zwierząt niekoniecznie. Trochę gotowałam w Holandii, no i teraz gotuję w Polsce, więc... Ale jak to się stało, że nie jesz mięsa, a jednak skierowało cię na burgery? Mogłaś gotować tyle przepysznych rzeczy, ale akurat trafiły się symetryczne zupełnie do siebie zdarzenia. Kiedyś dużo jadłam mięsa, trochę się to zmieniło, ale jakby doświadczenie w tym kierunku pozostało, więc dalej gotuję mięso. Czyli przestałaś jakby jeść, ale zawód miałaś tak już trudno. Tak, zgadza się. Zdradź mi może proszę, bo
podczas takich zlotów food trucków, podobno tajemnicą Polichinela jest to, gdzie food truckowcy jedzą. Czy ty jesz u siebie, czy są wymianki z innymi food truckami? Jemy często u siebie, ale najczęściej też podczas takich zlotów wymieniamy się, to jest oczywiste. A co ty jesz u siebie, bułki? U siebie jem bułki, ale z warzywami i z sosem barbecue. Dobrze, czy mogłabyś pokazać wszystkim widzom SKTV tą rękę, która potrafi ocenić burgery ręką? Drodzy to państwo, są rączki. To są rączki i burgerączki, można powiedzieć. Paulino, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Patrzcie, teraz dotknąłem mięsa, ale przypał. Zostańcie dalej z Weekendem z Eską. Dzięki. Cały czas oglądacie Weekend z Eską. My wciąż jesteśmy na festiwalu food trucków we Wrocławiu, ale zanim się pożegnam, bo to już na koniec, chciałbym wam przedstawić arcyrzetelne badanie tego, co ludzie lubią jeść. Jedziemy. Przepraszam, co zamówiłaś? Co to? Jezu, jakąś pleśniową gruszkę. Dobra czy nie? Bardzo dobra. Super, dzięki. Siemasz, co zamówiłeś, powiedz mi tylko? Pattaya. Dobry? Dobry z ty Stos, dzięki. Powiedz co masz, tylko żebyś mi powiedziała, co zamówiłaś. Tikka masala. I dobre, czy jeszcze bardzo nie testowałaś? Dobre. Mogę wąknąć? Pewnie. Dobra. A chcesz spróbować? Nie, bo to z mięsem. Tak. To nie, to ja wąknę jeszcze raz. Dobra. Wygląda na to, że dobre. Chyba. Cześć, co zamówiłeś, co jesz? Cześć, burrito. Dobre? Dobre, bardzo dobre. Dobre. A ty masz takie samo burrito? Z Los Santosa. Dobrze, super, dziękuję. Co my jemy? Beef. Beef, co to jest? Ale to jest w sensie wołowina? Wołowinka, tak. Wołowinka i Italian. Ale to w bułce, rozumiem? W bułeczce. No już bułeczki niewiele zostało, została sama wołowinka. Czyli wolisz bułkę niż mięso? Tak. W tej momencie, kolejności tak. Najpierw ziemniaczki jadłeś, jak byłeś mały, a później mięsko. Nie, właśnie było na odwrót, ale to się chyba zmienia z wiekiem, nie? Ale czyli młodniejesz? Młodnieje, tak, dokładnie, to sobie zawsze powtarzam. Super. Każde kolejne urodziny to jest kolejny rok młodszy, nie? To wszystkiego najlepszego, dąż do zera, trzymaj się. Czemu wybrałeś frytki? Można tu tyle jedzenia wybrać, wziąłeś frytki, powiedz mi. Akurat już jestem pojedzony i trzeba było czymś dopchać. Czyli deser wziąłeś po prostu. Dokładnie, dokładnie dla młodego. Bo super. Niedopchany jest, niedopchany jest. Smacznego, dzięki. Jakbym miał podsumować tę moją wspaniałą sondę, wychodzi na to, że tutaj to w zasadzie wszystko jest dobre. Mało jest tu zawiedzionych ludzi. To też spoko, że na takim zlocie food trucków zawsze można trafić coś dla siebie, bo i z mięsem, i bez, hejka, i azjatyckie, i włoskie, i oczywiście najbardziej popularne i burgery, i frytki. To wszystko tu jest, tu też jest masza ludzi, to też dobra okazja do tego, żeby się po prostu ze znajomymi spotkać. Spotkać się z nami z kolei będziecie mogli w kolejnych odcinkach Weekendu z Eską, na które was serdecznie zapraszam. Będziemy mogli się zobaczyć, pogadać. Bawcie się dobrze. Ja coś jeszcze dopcham. Elo.